Ja otrzymam wycofanie z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy będą spadki na zimę. Tak jak co roku są spadki zimowe, więc e, zapraszam do oglądania, jeżeli chcecie się o tym właśnie dowiedzieć w dzisiejszym filmie. Zapraszam również na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy trade powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu 35%. Także zapraszam Was serdecznie i zachęcam do wbijania na stronkę, bo tutaj swoje skiny wymienicie. Także polecam sobie zerknąć. No i link do stronki znajdziecie w opisie. Także zapraszam. No i co? Przechodzimy sobie do tematu: generalnie Steam'a. Wiadomo, będzie Winter Steam Sale. Czy tam, jak to tak zwał, tak zwał. No wiadomo, będą przeceny na zimę. Jak co roku w sklepie, jeżeli chodzi o gry, to też ma jakiś tam wpływ, bo ludzie wyprzedają swoje skiny właśnie na poczet kupienia jakiejś fajnej gry, którą zawsze chcieli mieć, a teraz jest w okazji innej cenie. Dodatkowo, co roku te skiny po prostu tanieją właśnie w okresach zimowych. Ja już to mówiłem w którymś filmie. No, akurat nie wiem, czy Redline będzie dobrym przykładem, ale, no, tak jak widzicie, jakiś październik, tutaj mamy grudzień, listopad, więc mniej więcej co roku tak to działało. Wydaje mi się, że tutaj tendencja będzie niezmienna, więc znowu będzie powtórka z rozrywki i skiny będzie można dorwać w spokocenkach. Więc, jeżeli ktoś chciałby się zaopatrzyć w play skiny lub jakieś skiny pod inwestycje, to uważam, że okres zimowy jest do tego najlepszym okresem. I jest wtedy bezsarynkowa, więc po prostu można je w jak naj... w najbardziej okazyjnej w sumie cenie wtedy kupić, jeżeli chodzi o przedział cenowy z całego roku. Jest jedno ale, które chciałbym wdrożyć, i jest to operacja. Jeżeli wyjdzie operacja, to skiny rzeczywiście na początku stanieją, aczkolwiek będzie trochę inna sytuacja na rynku niż w przypadku tego, gdyby tej operacji nie było. No bo jak wiemy. Tak samo jest ze wszystkim. Kiedy wchodzi jakiś event, te skiny na początku tanieją, bo ludzie wyprzedają, żeby kupić, jest promocja i ludzie kupują sobie, no ale potem wiadomo, że po każdym dołku jest odbicie, te skiny nagle zaczynają odbijać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli wejdzie operacja, to oczywiście sytuacja trosze troszeczkę się zmieni, ale ja będę Was na bieżąco oczywiście informował na kanale, e analizując rynek, więc też nie macie się co martwić, bo wszystko będzie wyjaśniane. Także tak to się prezentuje. Jeżeli chcecie gromadzić budżet, to polecam właśnie na okresy grudniowe, wtedy myślę, że najlepsze ceny będą właśnie, jeżeli chodzi o PlaySkiny. To na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Yo!